Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie z tej strony Skino, a to jest gra Grid 2. Słuchajcie, przeszedłem już początek gry. Nie będę wam pokazywał po prostu od samego początku, jak się gra zaczyna, ponieważ początek możecie zobaczyć na przykład u Roka na kanale. On zaczął od samego początku, ja zacznę w tym samym momencie, gdzie skończył Rok. W takim razie wchodzę do zawodów, od razu kariera. I właśnie mam tutaj New Union i Trans America, które właśnie odblokowałem. No właśnie, dlatego. No właśnie, dlatego przyjadę od razu to, co mi odblokowało. Tak, to autko wybrałem już wcześniej. No i proszę, wchodzimy do gry. No i dobra, pierwszy wyścig, który pokażę wam na kanale. Mam nadzieję, że jakoś pójdzie. No właśnie, ścigałem się tu jeszcze. Aj! Powiem wam, że fizyka jazdy jest naprawdę na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Grafika tak samo. No i rywale, powiem wam, że nie są łatwi. Teraz jest jeden rywal, może jakoś być w sumie okej, ten wyścig, ale jeżeli jest więcej tych zawodników, jest naprawdę ciężko się przebić gdzieś wyżej. I są wyścigi w takich lasach, jak gdyby, czy coś takiego, takie trasy. One są naprawdę bardzo ciężkie. Nie, no super. Kurczę, pierwszy wyścig dzisiaj i wygrana. Jestem w szoku. Okej, no to kontynuuj. No i zobaczymy, jak będzie w kolejnym wyścigu. Okej. O kurczę, gościu ma Mustanga. Właśnie, on ma tylny napęd, ja mam przedni, także może być lepiej. No właśnie. A, trasa ta sama. Nice. Pięknie. No, powiedzmy, że tak. Chicago. Wchodź w nie gładko, a zwycięstwo ma.
Oj, coś słabą brykę ma gościu. No, jest dobrze. Przed samego początku. Ale tak jak mówię, kurczę, to jest jeden na jeden, to nie jest takie strasznie trudne. Nie mam jak to spychać i tak dalej. Bo jak są przeciwnicy, no to jest ciężej. Tam. Wow. No i super. A proszę. No i właśnie, i fani rosną. Chodzi tutaj przede wszystkim właśnie o zbieranie tych fanów na YouTubie. To okej. Co tu mamy? Zawody specjalne i wyzwania. Dobra, zobaczmy to wyzwanie. Wow. O proszę. No dobra, to spróbujmy w takim razie. Nissan, no dobra, wybieramy tego Nissana. Tego Nissana żółtego można było wcześniej też wybrać, zamiast tego czerwonego, który ja wybrałem. Także fajnie, jak można wygrywać w zadaniach. Te, których się nie wybrało, samochody. Okej, spróbujmy wygrać. Okej. Oho, jeszcze tej trasy to nie widziałem nawet na oczy. Aj, pięknie. Dobra, już niedaleko. Wow. Wow. No i właśnie, teraz wam akurat mogę pokazać. Pod backspace'em mamy powrót. Jeżeli coś poszło nie tak na trasie. To jest coś takiego jak w Need for Speedzie było. To spowolnienie czasu. To jest troszkę podobne, tylko że tam spowalniało czas i można było coś wymanewrować samochodem, a tutaj możemy cofnąć. Dobra, kontynuuj. Powiem wam, że naprawdę świetna sprawa jest z tym, bo dużo razy nieraz trzeba po prostu wracać. Czas. No proszę, nawet teraz rosną fani, super.
Super. Dobra, sprawdźmy teraz te zawody specjalne. Co to jest? No okej, spróbujmy. O cholera. No dobra, spróbujmy. Trzy okrążenia. Dodge. Ale śliczny. Wow. No dobra. Jedziemy. No dobra. Pamiętaj, że masz dać popis. Jeżeli wypełnisz zadanie, wow. Sponsorzy będą zadowoleni. Dobra, go, go, go. Dobra. No i tak jak wam właśnie mówiłem, jest ciężko, jeżeli są przeciwnicy na trasie. Aj. Dobra. Następny. Jeszcze jeden. Jest. No postaram się, postaram. Aj. No go, 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 go. O, 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 kurczę. Nie wiem, te punkty uciekają, cholera. Nie wiem, czy one... Nie, wchodzą na ten, na wynik. Tak, wchodzą wszystkie na wynik. Dobra, jeszcze jeden. Jest. Dobra. Aj! Dobra. A dawaj, dawaj, dawaj. Aj. Dobrze. Jeszcze jeden? Pewnie. I kolizja. O kurczę. Ale dobra. Nic się nie stało. Zadanie wykonane. Super, doskonała robota, stary. Dałeś prawdziwy pokaz wyprzedzenia. Wow. No to pięknie.
wyzwania, jeszcze nie ma nic. Okej, spróbuję w takim razie tutaj. To już przejechałem, tu jest zaproszenie, zaproszenie. No dobra, spróbuję to. Aha, już mogę trzy auta wybrać. Ja tego Forda raczej nie chcę, bo on jest, kurczę, tył napęd i ciężko może być na tych zakrętach niektórych. Okej, to już wiemy. Transamerica Pacers specjalizują się w wyścigach jeden na jednego. Ostrzegam, że kolizje są dozwolone. Nie zalecam ich, chcę tylko, żebyś miał się na baczności. Jeden na jeden, to jak cię mogę? No i okej, na razie jest dobrze. Ale powiem wam, że gra strasznie przypomina mi Tokę. Chociaż to nie jest Toka i to nie jest w takim systemie jak Toka. No ale troszkę podobieństwa jednak jest. Lepiej być nie może. No dokładnie, lepiej być nie może. Chociaż powiem wam, że Grid 2 miażdży Tokę pod względem właśnie fizyki jazdy i grafiki, bo jest naprawdę świetna. I powiem wam, że nawet lepiej mi się gra w tą grę niż w Tokę. No dobra, następny wyścig. Ta sama chyba trasa. O, ale spóźniłem start. W pojedynku nie obowiązują kary za stłuczki. Oznacza to, że rywal będzie ci odpłacał pięknym za nadobne. Bądź czujny. Wow. Dobra, teraz tędy pojadę. Aj! Dobra, powiedzmy stąd. A kurczę! No i właśnie, zobaczcie, kurczę, jak auto się nawet niszczy przy każdej stłuczce, przy czymkolwiek. To jest naprawdę świetnie zrobione. Dobra, to już chyba szans nie ma. Okej. Znakomicie, jesteś pierwszy. Tak trzymaj. No, postaram się. Benz. Cena, coś już tą trasę rzeczywiście ogarniam. Pamiętam zakręty. Dobra, teraz jednak tędy pojadę.
No proszę, i bez stuczki. A dobrze. Już myślałem, że będzie barierka. Wow! Ho, ho, ho! Oj, zderzaka nie mam. O, minimalnie. No tak, na pewno. Zgubiony zderzakiem najbardziej. Jest dyszka. O, nawet więcej. Wow. No pięknie. Jasne, że tak. Jeszcze jedno zaproszenie mam od nich. Tu mam chyba jeszcze dwa w tym pierwszym. Tak, tutaj są jeszcze dwa. Dobra, wyjdę sobie tutaj do samochodów. Zmień samochód. Aha, coś takiego. Okej. No proszę. Tu mam jedno. No dobra, kochani. Będę kończył ten odcinek. Tak to wygląda. Powiem wam, że gra bardzo, ale to bardzo mi się podoba. Pod wielu względami. Tak jak mówiłem, grafika, fizyka jazdy. Naprawdę świetne. Ci fani, zbieranie fanów na tym całym YouTubie, to jest super sprawa, naprawdę. Bardzo przyjemna. Nie tylko w grze, ale i w realu, powiem wam. Ale okej. Będę kończył ten odcinek. Myślę, że jeszcze coś nagram z Grida Dwójki. Jakieś może 2-3 odcinki. Także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!